Szanowni Państwo, tytuł pierwszego wykładu z tej serii brzmiał Wszystko o Jezusie, bowiem cała Księga Objawienia zaczyna się od słów Objawienie Jezusa Chrystusa. Właściwie Jezus jest główną postacią całej Biblii. On jest centralnym punktem całej historii świata. Już w Księdze Rodzaju, w pierwszym praproroctwie, jest mowa o Jezusie jako jedynym, który może wybawić ludzkość od grzechu i śmierci spowodowanym przez nieposłuszeństwo Adama i Ewy. Księga Rodzaju, 3 rozdział, 15 werset. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Teraz, w końcowych rozdziałach Księgi Objawienia, Jezus wypełni to proroctwo, usuwając szatana z tej ziemi. Ale zanim to się stanie, mamy jeszcze jeden powód, który zwraca naszą uwagę na osobę Jezusa. Te wydarzenia, które kierują naszą uwagę na Jezusa, odbywają się w niebie i są radosnym opisem zaślubin naszego Pana z Jego oblubienicą, Jego Kościołem. Podczas ludzkich zaślubin uwaga wszystkich obecnych jest skierowana przede wszystkim na Pannę Młodą, na jej strój, orszak i najbliższe otoczenie. Ale przy tych zaślubinach jest inaczej. To Pan Młody, Jezus Chrystus, Baranek Boży, jest w centrum uwagi. Te 4 wersety od 7 do 10 możemy podzielić na następujące tematy. Zaślubiny Baranka w niebie, werset 7, suknia oblubienicy, werset 8, uczta weselna Baranka, werset 9 i reakcja apostoła Jana, werset 10. Księga Objawienia, 19 rozdział, 7 i 8 werset. Weselmy się i radujmy, i dajmy mu chwałę, bo nadeszły gody Baranka, a jego małżonka się przystroiła. I dano jej oblec bisior lśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. W pierwszych słowach tego wersetu ponownie czytamy o wielkiej radości, jaka wybucha w niebie, ponieważ teraz nie ma już nic, co mogłoby przeszkodzić w przyjściu Królestwa Bożego na ziemię. Jezus Chrystus wkrótce zacznie swoje rządy na ziemi, i teraz ten wielki tłum ogłasza zaślubiny Chrystusa z Jego oblubienicą. Proszę jeszcze raz zwrócić uwagę na te słowa weselmy się i radujmy. Takie powinno być nasze całe chrześcijańskie życie, ponieważ wiemy dokładnie, jak skończy się historia tego świata. My już teraz nie mamy żadnych powodów do smutku czy rozpaczy. Wręcz odwrotnie, mamy coś, czego świat nie może zrozumieć. Jako Jego Kościół, Jego oblubienica, mamy zapewnioną przynależność do Jezusa i dlatego weselimy się i radujemy. Jest wiele religijnych ludzi, którzy uważają, że przez okazywanie smutku i cierpienia na twarzy stają się oni w jakiś sposób bardziej duchowni. Oczywiście nie powinniśmy lekceważyć cierpienia, przez które przechodzą ludzie, ale chrześcijanin zawsze powinien być osobą radosną. Jedynymi ludźmi lubującymi się w okazywaniu smutku i cierpienia byli faryzeusze, których Jezus potępił za ich fałszywą pobożność. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 16 werset. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę.
Księga Objawienia, 19 rozdział, 7 i 8 werset. Weselmy się i radujmy i dajmy Mu chwałę. Jak omówiliśmy to zagadnienie w poprzednim wykładzie, chwała należy się tylko Bogu. Wydając wyrok na Baltazara, ostatniego króla Babilonu, prorok Daniel wypowiedział takie słowa. Księga Daniela, 5 rozdział, 22 i 23 werset. Ty zaś, jego syn Baltazar, nie uniżyłeś swego serca, mimo że wiedziałeś o tym wszystkim, lecz uniosłeś się przeciw Panu Nieba. Przyniesiono do ciebie naczynia jego domu, ty zaś, twoi możnowładcy, twoje żony i twoje nałożnice piliście z nich wino. Wychwalałeś bogów srebrnych i złotych, miedzianych, żelaznych, drewnianych i kamiennych, którzy nie widzą, nie słyszą i nie rozumieją. Bogu zaś, w którego mocy jest twój oddech i wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś. Wychwalanie Boga powinno być naszym naturalnym instynktem. Niestety, w historii świata jest wiele milionów ludzi, którzy przeżyli całe swoje życie i po prostu zachowywali się tak, jakby Bóg nie istniał, nie rozumiejąc, że ich życie, ich oddech i ich wszystkie drogi są w ręku Boga. I tak jak Baltazar, nie oddali Bogu chwały, na którą On zasługuje. Księga Objawienia, 19 rozdział, 7 i 8 werset. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły gody baranka. Ten wielki, wychwalający Boga tłum ma dodatkowy powód do radości, a tym powodem są nadchodzące zaślubiny baranka z jego oblubienicą. Jeżeli zaślubiny mają miejsce w niebie przy końcu wielkiego ucisku, który osiąga punkt kulminacyjny w powtórnym przyjściu Jezusa na ziemię, to naturalnym założeniem jest, że następująca uczta weselna odbędzie się na ziemi wraz z ustanowieniem Królestwa Bożego. Żeby lepiej zrozumieć, czym są zaślubiny baranka z jego oblubienicą, czyli z jego kościołem, musimy zrozumieć, jakie kroki musiały być spełnione w Izraelu przy zawieraniu małżeństwa. Profesor Renald Schaues w książce Maranata, Our Lord Come, A Definitive Study of the Rapture of the Church, Maranata, Nasz Panie Przyjdź, Ostateczne Studium Pochwycenia Kościoła, analizuje 10 kroków żydowskich zaślubin i ich analogię do porwania Kościoła. Jeśli zrozumiemy kroki na hebrajskim weselu, wtedy również dokładnie zrozumiemy, jaka jest nasza przeszłość i nasza przyszłość w wiecznym związku z Bogiem. W okresie, w którym Biblia została napisana, kiedy młody żydowski mężczyzna i żydowska kobieta pobierali się, oni przechodzili przez 10 ceremonialnych stopni czy kroków. Pierwszym, bardzo poważnym krokiem w żydowskim małżeństwie w czasach biblijnych były zaręczyny, czyli zawarcie małżeńskiego przymierza. Po zawarciu małżeńskiego przymierza zaręczona młoda para uważana była za de jure małżeństwo, to znaczy, że w obliczu prawa legalnie oni stali się małżeństwem. Zaręczyny mogły być zerwane tylko przez legalny rozwód. A tak na marginesie, proszę zwrócić uwagę, że przez nasze zaręczyny z Jezusem,
to jest w momencie pokładania naszej wiary w Niego, wchodzimy w de jure, czyli prawny, legalny związek z Chrystusem, który nie może być zerwany. A zatem raz związani z Chrystusem przez nasze zaręczyny, czyli przez pokładanie naszej wiary w Jego osobę, jesteśmy związani z Nim na zawsze. Innymi słowy, raz zbawieni, jesteśmy zbawieni na zawsze. W czasach Jezusa takie małżeńskie przymierze zawierano, gdy przyszły pan młody wybierał przyszłą żonę. Pan młody podróżował z domu ojca do domu przyszłej panny młodej, gdzie negocjował z ojcem młodej kobiety, aby ustalić cenę, jaką musiał zapłacić, aby ją wykupić. Gdy pan młody zapłacił cenę okupu, zawierano małżeńskie przymierze i od tego czasu młody mężczyzna i młoda kobieta byli uważani za męża i żonę. Jako symbol ustanowionego przymierza pan młody i panna młoda pili wino z jednego kielicha jako dowód zawarcia małżeństwa. W ten sam sposób Jezus opuścił dom swego Ojca w niebie i przyszedł na ziemię do domu ludzi, aby pozyskać Kościół przez zawarcie z nimi przymierza. Tej samej nocy, w której Jezus ustanowił komunię, kiedy podał kielich wina swoim apostołom, On zawarł z nimi nowe przymierze, a przelewając swoją krew na krzyżu następnego dnia, Jezus zapłacił cenę okupu, przez którą otrzymał swój Kościół. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 19 i 20 werset. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 25 werset. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Krok numer 2. Po zawarciu małżeńskiego przymierza oblubienica została uznana za poświęconą, czyli oddzieloną wyłącznie dla swojego oblubieńca. To znaczy, od tej chwili jest ona przeznaczona tylko i wyłącznie dla pana młodego. Nikt więcej nie może ubiegać się o jej rękę. To odpowiada temu, że Kościół jest uświęcony i należy wyłącznie do Jezusa Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, 2 werset. Do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Po trzecie, pan młody buduje ślubną komnatę, w której zamieszkają. Po zawarciu przymierza małżeńskiego, pan młody rozstaje się z panną młodą i wraca do domu ojca, aby przygotować ślubną komnatę. Dlatego też Jezus nie urodził się w domu rybaka, chociaż to dobrze pasuje do obrazu łowienia ludzi do królestwa przez głoszenie Ewangelii. Ani też nie urodził się w domu pasterza owiec, co też dobrze pasuje do obrazu dobrego pasterza, jakim jest Jezus Chrystus.
ale raczej Jezus urodził się w domu cieśli. Dlaczego? Ponieważ cieśla zajmował się budowaniem domów. I teraz mamy obraz Jezusa, który jako wielki cieśla wraca do domu Ojca, by zbudować dom dla swojej oblubienicy. W dniu swojego wniebowstąpienia Jezus opuścił ziemię, dom Kościoła, i powrócił do domu swojego Ojca w niebie. Ta rozłąka Chrystusa od Kościoła trwa już prawie 2000 lat od czasu Jego wstąpienia do nieba. I tak jak żydowskim zwyczajem oblubieniec przygotowywał miejsce zamieszkania dla swojej oblubienicy w domu swego Ojca, tak też Chrystus przygotowuje miejsce zamieszkania dla Kościoła w domu swego Ojca w niebie. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale 2 wersecie Jezus stwierdził, że właśnie dlatego wstąpił do nieba. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, od 9 do 11 wersetu. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Krok numer 4 to okres narzeczeństwa, który, jak omówiliśmy przed chwilą, jest okresem rozłąki Pana Młodego i Jego oblubienicy. To jest okres, w którym my żyjemy i wszystkie następne kroki to przyszłość, jaka nas czeka. To jest też okres lub test lojalności, mający sprawdzić, czy oni dochowają sobie wierności, której sobie przysięgli, zawierając małżeńskie przymierze. To właśnie w tym okresie zaręczyn Józef dowiedział się, że Maria była w ciąży. Dlatego trudno było Józefowi uwierzyć, że Duch Święty zapłodnił jego narzeczoną. I dlatego musiał przyjść anioł, aby wszystko wyjaśnić. Ponieważ test lojalności w okresie zaręczyn Józefa i Marii prawie zerwał ten związek. Nasze zaręczyny z Jezusem gwarantują nasze przyszłe małżeństwo. Ale jeżeli okażemy się lojalni w służbie dla Jezusa, to czekają nas dodatkowe nagrody poza nagrodą życia wiecznego. Nagroda jest określona przez ortodoksję, czyli właściwe nauki, i ortopraksję, czyli właściwe postępowanie. Jako chrześcijanie, chociaż musimy żyć w tym świecie, to nie powinniśmy żyć dla tego świata. Jakub, przyrodni brat Jezusa, w jego liście przyrównał przyjaźń z tym światem, z jego światopoglądami, celami i aspiracjami do duchowego cudzołóstwa. Będąc zaręczeni z Jezusem, musimy zachować lojalność i wierność dla Niego. List Jakuba, 4 rozdział, 4 werset. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Jak zapewne pamiętamy z poprzednich wykładów, w Biblii jest mowa o 5 koronach, które możemy otrzymać za naszą lojalność i służbę dla Jezusa. Pierwsza to korona niezniszczalna za zwycięstwo nad grzesznym ciałem.
2. Korona radości za zbawienie innych. 3. Korona życia za wytrwałość w próbach. 4. Korona chwały za opiekę nad ludem Bożym. I 5. korona to korona sprawiedliwości za oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa. Dodatkowo możemy otrzymać przywilej władzy w Królestwie Bożym. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 17 werset. Odpowiedział mu: dobrze, sługo dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 10 miastami. Wszyscy chrześcijanie epoki Kościoła będą w niebie, ale nie wszyscy chrześcijanie będą jednakowo wynagrodzeni. Krok numer 5. Panna młoda zostaje odzyskana. Pod koniec okresu rozłąki pan młody przychodził, zwykle w nocy, aby zabrać swoją narzeczoną, aby z nim zamieszkała. Pan młody, drużba i inni młodzi mężczyźni, którzy mu towarzyszyli, opuścili dom ojca pana młodego i poprowadzili procesję z pochodniami do domu panny młodej. Chociaż panna młoda spodziewała się, że pan młody po nią przyjdzie, nie znała jednak dnia ani godziny jego przybycia. W rezultacie przybycie pana młodego poprzedził okrzyk, który uprzedził pannę młodą, aby była przygotowana na jego przybycie. To odpowiada pochwyceniu Kościoła w nieznanym czasie. Chrystus przyjdzie, aby zabrać swój Kościół, aby zamieszkał z nim pod koniec obecnego okresu rozłąki. Żydowska panna młoda nie wiedziała, kiedy pan młody po nią przyjdzie. Podobnie Kościół nie zna dnia ani godziny, kiedy Chrystus przyjdzie. To może się zdarzyć w każdej chwili. Tak jak przybycie żydowskiego pana młodego było poprzedzone okrzykiem, tak też przybycie Chrystusa po jego Kościół będzie poprzedzone głosem Archanioła i Bożą trąbą. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 3 werset. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 i 17 werset. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 5, 6 i 13 werset. Gdy pan młody opóźniał, zmożone snem wszystkie zasnęły, lecz o północy rozległo się wołanie: pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Po szóste, po powrocie oblubienica i pan młody są ukryci w domu ojca przez 7 dni. W tym czasie wydarzają się 3 rzeczy. Ceremonialne oczyszczenie panny młodej, krok numer 7, prywatna ceremonia ślubna, punkt 8 i skonsumowanie małżeństwa, punkt 9. Tak jak żydowscy małżonkowie pozostawali w ukryciu przez okres 7 dni po przybyciu do domu pana młodego, tak Chrystus i Kościół
pozostaną w ukryciu przez okres 7 lat po przybyciu do nieba. Po porwaniu Kościoła do nieba, Kościół będzie ukryty przed światem podczas 70. tygodnia proroctwa Daniela, czyli przez 7 lat okresu gniewu Bożego. Księga Daniela, 9 rozdział, 27 werset. Utrwali on przymierze dla wielu przez 1 tydzień, a około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle za świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie. Podczas gdy trwający 7 lat okres gniewu Bożego będzie miał miejsce na ziemi, Chrystus i Kościół będą w niebie, całkowicie ukryci przed wzrokiem tych, którzy żyją na ziemi. 7. stopniem jest rytualne oczyszczenie Panny Młodej przed ślubem. Panna Młoda przechodzi rytualne oczyszczenie przed ceremonią ślubną. Oczyszczenie oblubienicy odnosi się do jej białej sukni, opisanej w Księdze Objawienia, 19 rozdział, 8 werset. Księga Objawienia, 19 rozdział, 7 i 8 werset. Weselmy się i radujmy i dajmy mu chwałę, bo nadeszły gody baranka, a jego małżonka się przystroiła i dano jej oblec bisior lśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. To reprezentuje sąd Trybunału Chrystusa, gdzie wszyscy wierzący, członkowie Kościoła, po porwaniu do nieba, staną przed Trybunałem Chrystusa, by otrzymać lub nie otrzymać dodatkowej nagrody. To nie jest sąd dotyczący naszego zbawienia. Wszyscy wierzący są zbawieni raz na zawsze w momencie naszej wiary w osobę i uczynki Jezusa. W tym też momencie zostaliśmy oczyszczeni z naszych przeszłych, teraźniejszych i przyszłych grzechów, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, od 9 do 11 wersetu. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bawochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 10 werset. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Tak więc, jak już wspominałem wiele razy w moich wykładach, uczynki są ważne, ale nie uczynki do naszego zbawienia, ale uczynki po naszym zbawieniu. Od uczynków po naszym zbawieniu, dobrych lub złych, zależeć będzie, czy poza życiem wiecznym otrzymamy dodatkowe nagrody, czy też nie otrzymamy żadnych nagród. List do Efezjan, 2 rozdział, 8 do 10 wersetu.
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to nie pochodzi od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Nikt w niebie nie będzie chodził dumny jak paw, twierdząc, że dostał się do nieba przez swoje dobre uczynki. My wszyscy jesteśmy zbawieni z Bożej, niezasłużonej łaski. I jeżeli głęboko doceniamy nasze zbawienie, to daje nam motywację do dobrych uczynków w służbie dla Boga. W pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale od 10 do 15 wersetu, apostoł Paweł daje nam radę, jak powinniśmy budować nasze życie po naszym zbawieniu. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament. Ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego. Odsłoni je dzień Pański, okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak, jakby przez ogień. Tak więc, kiedy staniemy przed Trybunałem Chrystusa na osąd naszych dobrych lub złych uczynków tutaj na ziemi, uczynków po naszym zbawieniu, i kiedy ogień Jego sądu wypróbuje, czy nasze uczynki to złoto, srebro, drogie kamienie, czy też drewno, trawa lub słoma, i kiedy te ostatnie ulegną spaleniu, co pozostanie, to czysta, biała suknia oblubienicy, Kościoła. Bisior lśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. Profesor John Walvoord w jego książce Revelation daje nam taki komentarz na temat znaczenia sukni oblubienicy. W wersecie 8 nakreślony jest piękny obraz świętości i sprawiedliwości Kościoła w tej godzinie, ponieważ oblubienica jest opisana jako odziana w bisior lśniący i czysty, co jest wyjaśnione jako czyny sprawiedliwe świętych. Wydaje się, że nie odnosi się to do usprawiedliwienia wierzącego przez wiarę, ale raczej do Bożego działania w wierzącym, aby podnieść jego stan duchowy do poziomu jego pozycji w Chrystusie. Wydaje się, że takie jest znaczenie niezwykłego wyrażenia Jego małżonka się przystroiła. W ten sposób bisior może być w pewnym sensie częścią nagrody danej na sądzie Chrystusa tym, którzy Mu służyli, tutaj widziani jako oblubienica baranka. Profesor J. Dwight Pentecost w jego książce Things to Come, A Study in Biblical Eschatology, Rzeczy, które nadejdą, studium eschatologii biblijnej, tak pisze o tym sądzie Trybunału Chrystusa. Na podstawie tego tekstu zostaną wydane dwie decyzje. Nastąpi utrata nagrody za to, co zostanie udowodnione przez ogień, że można je zniszczyć. Rzeczy czynione w sile i dla chwały ciała
bez względu na to, jaki to będzie czyn, spotkają się z dezaprobatą. Aby zabezpieczyć się przed możliwą interpretacją, że poniesienie straty oznacza utratę zbawienia, Paweł dodaje: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak, jakby przez ogień. Za tę pracę, która okaże się niezniszczalna w próbie ogniowej, zostanie przyznana nagroda. W Nowym Testamencie jest 5 obszarów, w których jest mowa o nagrodzie. Pierwszy, nieskazitelna korona dla tych, którzy zdobędą władzę nad starym człowiekiem. 2. Korona radości dla zdobywców dusz. 3. Korona żywota dla tych, którzy wytrwają w próbach. 4. Korona sprawiedliwości za umiłowanie Jego przyjścia. I 5. Korona chwały za chęć pasienia trzody Bożej. Numer 8. Pan młody i jego oblubienica zawierają ślub. W tym momencie ich legalne de jure małżeństwo staje się rzeczywistością. Oni stają się teraz de facto małżeństwem. Podczas ceremonii ślubnej pan młody i jego oblubienica z zasłoniętą welonem twarzą spotykają się ze zgromadzonymi gośćmi weselnymi, których zaprosił ojciec. Jest to prywatna ceremonia ślubna w małym gronie najbliższych. To odpowiada spotkaniu się Chrystusa i Kościoła ze wszystkimi świętymi w niebie. Zarówno starotestamentowi święci, jak i święci męczennicy okresu ucisku i wielkiego ucisku będą służyć jako goście weselni w niebie dla Chrystusa i Kościoła. Księga Objawienia, 19 rozdział, 7 werset. Weselmy się i radujmy i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły gody baranka. Profesor Arnold Fruchtenbaum w książce The Footsteps of the Messiah, A Study of the Sequence of Prophetic Events, Śladami Mesjasza, Studium Sekwencji Proroczych Wydarzeń, podaje taki komentarz na temat zaślubin Mesjasza. Ceremonia zaślubin odbywa się w niebie i dotyczy Kościoła. To, że musi to nastąpić po sądzie Mesjasza, jest oczywiste z wersetu 8, ponieważ oblubienica jest postrzegana jako ubrana w białe płótno, co jest sprawiedliwymi uczynkami świętych. Oznacza to, że całe drewno, trawa i słoma zostały spalone, a całe złoto, srebro i drogie kamienie zostały oczyszczone. Tak więc, po pochwyceniu Kościoła, w którym oblubieniec przyprowadza oblubienicę ze sobą do swojego domu i po tronie sędziowskim Mesjasza, w wyniku którego oblubienica otrzymuje białe lniane szaty, odbywa się ceremonia weselna. Ma to miejsce przed powtórnym przyjściem Mesjasza na ziemię. Tron sędziowski Mesjasza odpowiada żydowskiej praktyce oczyszczenia oblubienicy. Numer 9. Skonsumowanie małżeństwa. Panna młoda i pan młody po raz pierwszy zawierają fizyczny związek, tym samym konsumując małżeństwo, które zostało zawarte rok wcześniej, i od tej pory są de facto mężem i żoną do końca ich ziemskiego życia. W odniesieniu do Kościoła to oznacza, że Kościół jest złączony z Chrystusem na całą wieczność. List apostoła Pawła do Efezjan, 5 rozdział, 31-32 werset. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją
i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Ostatnim punktem jest uczta weselna. Po 7 dniach Pan Młody i jego oblubienica wychodzą ze ślubnej komnaty i są publicznie przedstawieni światu jako mąż i żona. Tożsamość Panny Młodej zostaje objawiona przez zdjęcie welonu, aby wszyscy mogli zobaczyć, kim ona jest. To odpowiada ujawnienie wychwalonego Kościoła, to jest wszystkich jego członków od dnia Pięćdziesiątnicy aż do momentu porwania Kościoła do nieba. Chrystus i Kościół wyjdą z ukrycia w niebie po 7 latach okresu gniewu Bożego na oczach wszystkich, którzy jeszcze będą żyć na ziemi, aby każdy mógł zobaczyć, kto jest prawdziwym Kościołem. Po powtórnym powrocie Jezusa na ziemię, teraz już z Jego żoną, Kościołem, następuje uczta weselna, na którą są zaproszeni zmartwychwstali starotestamentowi święci i zmartwychwstali męczennicy okresu ucisku i okresu wielkiego ucisku. List do Kolosan, 3 rozdział, 3 i 4 werset. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Podczas naszego porwania do nieba wejdziemy w trzecią fazę naszego zbawienia. Nasze wychwalenie. To jest nasza przyszłość, gdzie będziemy wybawieni od obecności grzechu, będziemy bezgrzeszni i święci na zawsze w obecności Boga. Teraz czas na ucztę weselną baranka i jego oblubienicy. Jak pamiętamy, w Księdze Objawienia mamy zawartych 7 błogosławieństw, a zaproszenie na ucztę weselną jest 4. takim błogosławieństwem. Księga Objawienia, 19 rozdział, 9 werset. I mówi mi, napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów baranka. I mówi mi, te prawdziwe słowa są Boże. Żeby zrozumieć, co to znaczy, i kto jest zaproszony na tę ucztę weselną baranka, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie i kiedy odbędzie się ta uczta. Z Księgi Objawienia możemy wywnioskować, że ta uczta odbędzie się na ziemi, po powtórnym przyjściu Jezusa na ziemię, ale nie mamy dokładnej informacji, kiedy odbędzie się ta uczta. Ale ponieważ Księga Objawienia jest bardzo blisko powiązana z Księgą Daniela, zobaczmy, co prorok Daniel ma nam do przekazania. Najpierw zobaczmy, co pisał Daniel o posągu, zwanym ohydą ziejącą pustką, który Antychryst postawi w nowo wybudowanej świątyni w Jeruzalem, kiedy on wejdzie do świątyni i ogłosi się Bogiem. Księga Daniela, 9 rozdział, 27 werset. Utrwali on, to jest Antychryst, przymierze dla wielu, Izrael, przez 1 tydzień, 7 lat, a około połowy tygodnia, po 3,5 roku, ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie. Przy końcu Księgi Daniela jest opisany taki dziwny okres 75 dni,
przed nadejściem Królestwa. To jest przerwa pomiędzy drugim przyjściem Chrystusa pod koniec Wielkiego Ucisku, a ustanowieniem Królestwa Bożego na ziemi. Najpierw jednak czytamy o tym, że ta ohyda ziejąca pustką będzie w świątyni przez 30 dni od zakończenia okresu Wielkiego Ucisku. Księga Daniela, 12 rozdział, od 8 do 13 wersetu. Ja wprawdzie słyszałem, lecz nie zrozumiałem. Powiedziałem więc, Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego? On zaś odpowiedział, idź Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie 1290 dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka 1335 dni. Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by otrzymać swój los przy końcu dni. Graficznie ten okres dodatkowych 75 dni wygląda następująco. Antychryst wchodzi do świątyni i ogłasza się Bogiem w samym środku siedmioletniego okresu gniewu Bożego, rozpoczynając tym samym okres Wielkiego Ucisku, który będzie trwał 3,5 roku, czyli 1260 dni. Okres Wielkiego Ucisku, a tym samym siedmioletni okres gniewu Bożego, kończy się wraz z powtórnym przyjściem Jezusa na ziemię. Z jakiegoś niewyjaśnionego powodu posąg Antychrysta nie zostanie usunięty ze świątyni przez 30 dni, aż dopełni się 1290 dni przepowiedzianych przez Daniela. Jak czytaliśmy wcześniej, ten posąg przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie, czyli do 1290 dnia. Co nas teraz bardziej interesuje, to werset 12, gdzie czytamy takie zachęcające słowa. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka 1335 dni. Wracając do naszego wykresu, ten okres 1335 dni daje nam dodatkowe 75 dni od czasu zakończenia się Wielkiego Ucisku. Ponieważ jest tutaj mowa o szczęśliwych, którzy wytrwają i doczekają się do 1335 dnia, możemy wywnioskować, że chodzi tutaj o błogosławieństwo otrzymania zaproszenia na ucztę weselną baranka. Księga Objawienia, 19 rozdział, 9 werset. I mówi mi, napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów baranka. Profesor John Walworth w jego książce analizującej proroctwa Daniela, zatytułowanej po prostu Daniel, daje nam taki komentarz na temat tego okresu 75 dodatkowych dni. 42 miesiące Wielkiego Ucisku potwierdzają słowa z Księgi Objawienia 11 rozdział 2 werset i 13 rozdział 5 werset, które są uważane za odpowiednik czasu, czasów i połowy czasu z Księgi Daniela, 7 rozdział 25 werset
i 12 rozdział, 7 werset. Dlaczego więc do 1260 dni dodano 30 dni? Liczenie tych dni ma się rozpocząć od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką. Jeżeli jest to początek, który wyznacza początek tego okresu, być może punktem końcowym jest dalsze oczyszczenie i ponowne poświęcenie terenu świątyni oraz wznowienie składania ofiar, które nastąpi na początku tysiącletniego królestwa. Pytanie o znaczenie liczby dni jest jeszcze bardziej skomplikowane w wersecie 12, który mówi, że istnieje specjalne błogosławieństwo dla tego, kto wytrwa i doczeka do 1335 dni. Jest to jeszcze 45 dni poza granicą podaną w wersecie 11. Chociaż Daniel nie wyjaśnił tego czasu trwania, jest oczywiste, że powtórne przyjście Chrystusa i ustanowienie Jego tysiącletniego królestwa wymaga czasu. Okres 1260 dni, a dokładnie 42 miesiące po 30 dni każdy, można uważać za punkt kulminacyjny wraz z samym wtórnym przyjściem. Po tym następuje kilka boskich sądów, takie jak sąd narodów oraz ponowne zgromadzenie i sąd Izraela. Te wielkie sądy, poczynając od żyjących na ziemi i oczyszczając ją z niewierzących, którzy oddawali cześć bestii, choć szybko się z nimi rozprawią, będą wymagały czasu. Przy końcu 1335 dni, czyli 75 dni po wtórnym przyjściu, te wszystkie sądy zostaną dokonane, a tysiącletnie królestwo formalnie zapoczątkowane. Ci, którzy osiągną ten okres, są oczywiście tymi, którzy zostali uznani za godnych wejścia do królestwa, ponieważ są nazywani szczęśliwymi. Te dodatkowe informacje z Księgi Daniela wskazują, że Królestwo Boże na ziemi zacznie formalnie funkcjonować 75 dni po zakończeniu 7-letniego okresu gniewu Bożego. Wtedy też Jezus i Jego żona, Kościół, zaprosi wszystkich, którzy przeżyli i weszli do Bożego Królestwa na wielką ucztę baranka. Z listy zaproszonych gości możemy wywnioskować, że uczta będzie na ziemi i będzie po pierwszym zmartwychwstaniu. W Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale 11 wersecie Jezus wymienił trzy ważne osoby: Abraham, Izak i Jakub. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus wspomniał o tej wielkiej uczcie, która odbędzie się na ziemi, kiedy zapanuje Królestwo Boże. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 29 werset. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie Ojca mojego. Ci starotestamentowi święci wraz z męczennikami okresu gniewu Bożego dostąpią pierwszego zmartwychwstania, które nastąpi na początku Królestwa Bożego, ponieważ dalej czytamy, że będą królować 1000 lat. Księga Objawienia, 20 rozdział, 6 werset. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu.
Nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować 1000 lat. Możemy być absolutnie pewni, że to wszystko, co widział apostoł Jan, zaślubiny baranka z jego oblubienicą, czyli z jego kościołem w niebie, i następująca po tych zaślubinach wielka uczta weselna na ziemi w Bożym Królestwie spełni się dokładnie w wyznaczonym czasie. Głos z tronu Bożego 2 razy potwierdza to Janowi i każe mu to udokumentować na piśmie, mówiąc: napisz, te prawdziwe słowa są Boże. Jaka jest reakcja apostoła Jana na te wszystkie informacje? Księga Objawienia, 19 rozdział, 10 werset. I upadłem przed jego stopami, by oddać mu pokłon. I mówi: bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa. Bogu samemu złóż pokłon. Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. Potężny anioł, który prowadził Jana przez wszystkie sceny, był tak wspaniały i tak przytłaczające było jego objawienie, że apostoł Jan poczuł nagłą potrzebę pokłonu przed nim. Później Jan ponownie popełni ten sam błąd w Księdze Objawienia, 22 rozdział, 8 i 9 werset. W obu przypadkach anioł przypomniał mu, że należy czcić tylko Boga. Bardzo łatwo jest odwrócić wzrok od Chrystusa i skierować go na sługi, którymi posługuje się Bóg. Żadna stworzona rzecz czy istota, nawet największy człowiek czy najwznioślejszy anioł, nie może być nigdy czczona, ponieważ uwielbienie, to znaczy dosłowne oddanie pokłonu, aby czynić wolę drugiego człowieka, po prostu na podstawie jego wewnętrznej mocy i autorytetu, należy tylko do Boga. To był rzeczywiście potężny anioł, ale on twierdził tylko, że jest współsługą tego, któremu należy oddawać cześć. Aniołowie jedynie usługują, to znaczy są duchami na Boże posługi. W rzeczywistości anioł twierdził, że jest współniewolnikiem Jana, całkowicie oddanym spełnianiu woli Bożej. Podobnie jak Jan i jego chrześcijańscy bracia, sam anioł podtrzymywał i głosił to samo świadectwo o Jezusie, które oni głosili. Nic więcej. Księga Objawienia, 19 rozdział, 10 werset. I upadłem przed jego stopami, by oddać mu pokłon. I mówi: bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa. Bogu samemu złóż pokłon. Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. Profesor Henry Morris w książce The Revelation Record, Wykład Objawienia, daje nam taki komentarz na ten temat. Wyrażenie to jest bardzo znaczące. Ma inną konotację niż nieco bardziej powszechne wyrażenie świadectwo o Chrystusie lub świadectwo o Jezusie Chrystusie. Nacisk kładziony jest tutaj na jego ludzkie imię, a zatem świadectwo ma szczególny związek z jego człowieczeństwem. Anioł doskonale wiedział o istnieniu boskości Chrystusa. W rzeczywistości wiedział i wierzył, że jest niczym innym jak Stwórcą, także wszyscy aniołowie Boży oddają mu pokłon. Nie było wątpliwości co do jego boskości, ale trudno było uwierzyć w to, że Bóg stanie się człowiekiem
i potrzebowało wiernego i konsekwentnego świadectwa zarówno świętych aniołów, jak i pobożnych ludzi. To właśnie temu świadectwu sprzeciwiają się zbuntowani aniołowie, demoniczne duchy, i to właśnie za to świadectwo Jezusa święci ucisku zostali ścięci. Świadectwo Jezusa jest duchem prawdziwego proroctwa. Jest to sprzeczne ze świadectwem fałszywych proroków. Najbardziej zdumiewającym ze wszystkich objawień było to, że wszechmogący Stwórca stał się człowiekiem Jezusem, aby zbawić swój lud od jego grzechów. Drogi przyjacielu, zachęcam Ciebie i wszystkich innych widzów i słuchaczy moich wykładów do przyjęcia świadectwa Jezusa, które jest duchem prawdziwego proroctwa. Jezus wyszedł z wieczności, z nieba i przyszedł na ziemię, aby wypełnić ogromną przepaść, jaka istnieje pomiędzy świętym Bogiem a grzeszną ludzkością. Przez swoją śmierć, pogrzebanie, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie Jezus uczynił wszystko, co możliwe, aby pojednać nas z Bogiem. Tak więc, drogi przyjacielu, przyjmij ten dar zbawienia dzisiaj. Jutro może być już za późno. Jezus przyjdzie po raz drugi, ale tym razem jako sędzia i król, aby objąć władzę nad ziemią. Jeżeli Bóg pozwoli, to będzie tematem następnego wykładu. Zostańcie z Bogiem.